większości przypadków robię własne trzyskładnikowe tortille. Te ze sklepów mają w sobie tablicę Mendelejewa i zawsze opakowane są w plastik. Zapraszam do przepisu. Będzie potrzebna miska. Zaczynam od 3 szklanek mąki pszennej, 1 łyżeczki soli, 4 czubatych łyżek oleju kokosowego i szklanki ciepłej wody. Całość mieszam widelcem. Po wstępnym przemieszaniu zaczynam wyrabiać ciasto. Bardzo krótko, kilka minut, nie jest to pizza. Blat można podsypać mąką. Wyrobione ciasto przekładam do szczelnego pojemnika. Nie trzeba za każdym razem tracić folii na owinięcie ciasta, jak to zwykle opisane jest w przepisach. Wystarczy szczelne opakowanie. Ciasto odkładam na minimum 15 minut do zamrażarki lub na godzinę do lodówki. Całość kroję na 8 części. Wyjdzie w sumie 8 placków wielkości dużego talerza. Każdy placek rozwałkowuję. Co jakiś czas podsypując blat odrobiną mąki. Gotowy placek nie powinien być zbyt cienki. Tortillę wykładam na dobrze rozgrzaną patelnię. Moc, jaką mam zawsze ustawioną na płycie, to 6:9. Placki nie powinny się smażyć za długo. Cała woda nie może wyparować, powinny pozostać elastyczne. Mam nadzieję, że przekonałam kogoś do tego, żeby chociaż raz spróbował zrobić własne tortille. Można je przechowywać owinięte w ręcznik przez minimum kilka dni w lodówce. Dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Pa!